Na osiedlowych śmieciach znalazłem Transformersa. Dość nietypowego, w kształcie ptaka, takiego dziwnego czołgu. Niestety zmógł, naklejki z niego odpadają, oko już odpadło, a było. To też jakbym dotknął palcami, to by odkleiło się. I reszta też się odkleja tutaj na przykład. Później pokażę szersze. Teraz transformacja. Odpinamy to. Próbowałem to rozkminić co i jak. Nie było to zbyt proste. No i teraz stawiamy go do pionu. I w zasadzie tyle. Odginamy te działa. To w zależności od złożenia do złożenia. Tu mamy kółko, kółko. I mamy takiego. I tu tak samo naklejka się odkleja. Jak go znalazłem, to w łapie miał tę broń. Niestety cały się w kadrze nie mieści. W łapie miał tę broń. No i żeby dokończyć transformacji, to chowamy mu ten czerep, ale najpierw możemy zginąć skrzydła. Aż tyle. Aż tyle. Możemy schować czerep, możemy odgiąć skrzydła. Ogonek możemy jeszcze dać tak do góry, albo tak w dół. Tutaj nic chyba tą japą nie robi. Łepem nie kręci. No i tak wygląda w formie Transformersa. Nawet fajnie. Naklejki odklejają się niestety. Szkoda, że zmokło. Rano jak jechałem do pracy, to jeszcze nie były te śmieci wyrzucone z obawkami, a jak wracałem po pracy około 19, to już było po wielkim deszczu. Nawet tylko co może jeździć. No i szybka transformacja ptaka. Ta łapa mu niech zostanie. Tu będzie tok. Skrzydła. Skrzydła. Ciach. Ułożon. I chyba tyle tylko może. Przyjrzyjmy się ptukowi jeszcze. Takie ma skrzydła, taki ogon. I z powrotem go odtransformujemy. No i tak ze skrzydłami też wygląda fajnie. Jak się tego dziób ptaka schowa, to może być też tak. Ewentualnie trochę zgiąć. Że jest ekstra. No i co tu więcej dodać? Czerp mu się nie kręci. Tu ma trochę złota. Tu ma trochę złota. Nogami nie może ruszać. Łapa mu się kręci, druga. Trochę to przypomina Megasa tutaj. No i tyle. Cieszę się, że znalazłem. Lepsze to niż nic.